Lasy są naszym bogactwem. To bogactwo najlepiej rozumieją, najlepiej dbają o nie leśnicy, bardzo im za to dziękuję. Ich działania w Puszczy Białowieskiej miały na celu jej ochronę? Chcemy wierzyć, że również unijne instytucje miały także na celu dbałość o polską przyrodę? Ale ponieważ szanujemy postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to postąpimy zgodnie z jego wyrokiem, mówił premier. Ostatecznego rozwiązania sporu między Komisją Europejską a Polską o sposób ochrony puszczy można spodziewać się w ciągu kilku miesięcy. Podczas wtorkowej rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu Polska i KE podtrzymały swoje wcześniejsze stanowiska. Trybunał zdecydował, że opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie dotyczącej Puszczy Białowieskiej ma zostać wydana 20 lutego. Następnie Trybunał mają przeanalizować i wydać ostateczny wyrok, który według źródeł PAP może zapaść za kilka miesięcy. Wrotkowa rozprawa dotyczyła istoty sporu między Polską a Komisją Europejską. Komisja zarzuca Ministerstwu Środowiska, że pozwalając na zwiększoną wycinkę w Puszczy Białowieskiej naruszył art. 2006 roku i 2001 roku dwie dyrektywy siedliskowej oraz art. 5 rok dyrektywy ptasiej. Obie te dyrektywy stanowią podstawę natury 2000. Chodzi między kropka i neutron o to, że zgodnie z art. 6 rok dyrektywy siedliskowej polskie władze chcąc zgodzić się na większą wycinkę, powinny dokonać odpowiedniej oceny skutków takich działań na środowisko. Według KE i ekologów Polska tego nie zrobiła. Podczas wtorkowej rozprawy w Luksemburgu pełnomocniczka Komisji Europejskiej Katarzyna Herman przekonywała, że puszcza nie jest obszarem gospodarczym, lecz dziedzictwem naturalnym. Powiedziała, że zwiększone występowanie kornika jest naturalnym zjawiskiem, które w Puszczy Białowieskiej obserwuje się cyklicznie w ciągu ostatnich 100 lat. Wskazywała, że według naukowców występowanie korników nie jest zagrożeniem dla lasów naturalnych. Z kolei strona polska podtrzymała stanowisko, że Puszcza Białowieska wymaga działań ochronnych, chodzi między kropka i neutron. O usuwanie zaatakowanych przez korników drzew, bo w przeciwnym razie mogą z niej zniknąć niektóre gatunki. Minister środowiska podał wykaz gatunków, które Polska jest zobowiązana chronić, podkreślając, że puszcza jest unikatem pod względem bioróżnorodności. Zwrócił się też do Trybunału, aby ten oddalił pozew Komisji Europejskiej. Tuż po rozprawie minister środowiska Jan Szyszko ocenił, że Polska w STU% reprezentuje prawo Unii Europejskiej, równocześnie to prawo, dyrektywa siedliskowa i ptasia, PAP, implementuje. Z kolei szef Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski we wrześniowej rozmowie z PAP odnosząc się do przeprowadzenia oceny oddziaływania wycinki na środowisko mówił, z całą pewnością PUL, plan urządzenia lasu, dla nadleśnictwa Białowieża był poddany ocenie oddziaływania na środowisko. Z zapewnieniami resortu nie zgadzają się ekolodzy, którzy postulują, by całą Puszczę Białowieską objąć Parkiem Narodowym. Obecnie Białowieski Park Narodowy zajmuje ok. 1/6 puszczy po polskiej stronie. Spór o sposób ochrony Puszczy Białowieskiej rozgorzał 2 lata temu, kiedy pod koniec 2015 roku leśnicy zaproponowali zmianę dotychczasowego planu urządzenia lasu, PUL, dla nadleśnictwa Białowieża. W aneksie zaproponowano 5-krotnie większe pozyskanie drewna, niż zakładał wcześniejszy plan na lata 2012-2021 z limitem ponad 60 tys.